To nie jest tak, że jak zaniedbam modlitwę, to Pan Bóg powie, no synku, nie wywiązałeś się ze swoich obowiązków, nie podoba mi się to. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak zaniedbuję modlitwę, to Bóg stanie mi się obcy. I gdyby tak chcieć usłyszeć ostrzeżenie, które Bóg mówi, ostrzeżenie pełne czułej troski o mnie, które jest w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii, to ono by brzmiało: boję się, że stanę ci się obcy. Jak będziesz modlił się w kratkę, jak nie będziesz miał pełnego rogu swojej oliwy, oliwy swojej modlitwy, to w pewnym momencie stanę ci się obcy i po prostu mnie zostawisz. Chcę cię zaprosić, mówi Bóg, do takiej więzi, do takiej bliskości, która będzie opływająca oliwą miłości. Do takiej więzi, która da ci pełne poznanie, kim jestem. Zachwyt nad tym, kim jestem, i coraz głębszą tęsknotę, aby być coraz bliżej mnie.